Nie no, ty płyniesz jedną dużą, a ja płynę drugą dużą. Nie, jedno płynie Bogdan, a... Bogdan nie, właśnie Bogdan płynie na galarku. Płyniemy do Płocka, do katedry, w której są relikwie świętego Zygmunta. Jakby to jest troszeczkę też przypadek, bo 3 lata temu nasz ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski stwierdził, że z tymi relikwiami po te relikwie popłyniemy i je tu przywieziemy do Słomczyna, do naszego kościoła parafialnego po wezwaniu świętego Zygmunta. No popłynęliśmy 3 lata temu, wszystkim się na tyle spodobało, że możemy płynąć każdy we własnej jakiejś intencji. Że co, rok temu popłynęliśmy, teraz płyniemy za chwilkę, płyniemy przez 2 dni, startujemy tutaj stąd, z Gasów, gmina Konstancin Jeziorna, 487 km Wisły. Przepływamy przez Warszawę, mamy przerwę w Łomiankach, tam nas nasi przyjaciele ugoszczą, mam nadzieję, jakąś zupą i ciastem. Potem nocujemy w Czerwińsku. Nie wiem. Gdyby pan był kobietą, pan pocałował. No. Ja też mam serce. Nie wiem, to trzeba pocałować Grażynkę. Bo, trzeba pocałować Grażynkę, bo to ona. Ja jestem tylko rozdawaczem. Tak, bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę. Niepotrzebne, tak? Nie ma. Wziąłby pan ze mną je do samochodu? Nie są potrzebne? Tylko popisy wasze? Aha, no dobrze, jednak tam. Przepraszam, jeszcze raz tam. Ja zrobiłam niepotrzebnie rapa. Cześć, daj mi dobre. No, to dzięki ci za te herbaty, tam. Kochana jest. Pani do urzeczony? Tak. Dzień dobry. Przedstawić sterników, którzy będą dbali o wasze bezpieczeństwo. Przed Nikiem, Retmanem, z przodu idącym będzie Rafał Łapiński, ze swoim gościu tam. Biegaczą. A kaplicą będzie Łucia, ta, gdzie ksiądz Mariusz płynie. Jest to jest adoracja tutaj. Steruje Paweł Sypiański. Ma pomocnika. A po środku Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły. Siła spokoju. Jak się Robert zdenerwuje, to znaczy, że w ogóle jest naprawdę źle. Czasem jest argument siły. Zawracamy. Tak. A... To jest zawrotka, załóż zawracać. Bogdan Filipów, gdzie jest? Tutaj sternik Bogdan będzie zamykał pochód, ma 15 koni na swojej łódeczce. Będzie nas trzymał, ja steruję tą łódką, nazwijmy ją Kanada. Ja tu, ale ty... Albo Elżbieta, albo Barbara. Andrzej powiedział, że jest ksiądz na pokładzie, a skoro jest ksiądz, to zakładamy, że jest atmosfera pielgrzymkowa i modlitwy. A tak ksiądz proszę powiedział, proszę cię, żebyś płynął tutaj z grupą, która jest grupą pielgrzymkową. Ja mam te worki. Dlatego tak jak Pan Jezus powiedział do Piotra, duk in altum, wypłyń na głębie. Za chwilę wypłyniemy na głębie i chcielibyśmy ten czas dobrze przeżyć. Pielgrzymka zawsze związana jest z intencją. A więc zachęcamy na początku zbudzić sobie intencje płynięcia, intencje pielgrzymki, wszelkie trudy, to co będzie takim przeciwnym wiatrem ofiarować no, w ramach intencji, którą wybieramy. Kochani, ciszej troszeczkę. Powierzmy Bogu ten czas płynięcia, czas pielgrzymki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Święty Zygmuncie, módl się za nami. Wszyscy święci patronowie, módlcie się za nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. To znaczy idźcie i głoście Ewangelię, tam gdzie tylko możecie. No życzę szczęśliwej podróży. Gdyby ktoś potrzebował wsparcia duchowego, zapraszam w pierwszej łodzi. Można się wymieniać, przemieszczać, myślę, że jest taka możliwość. Tylko trzeba powrócić. Szukam go koło siebie.